kliknij na nim, nacisnąć shift i kliknąć lub wykonać ciągnięcie. Widać dokładnie, ale kiedy się wjedzie, to Dymek nam powie więcej, że jeżeli zrobimy ciągnięcie albo wcisnąć shift, to możemy zaznaczyć sobie kilka obiektów. Na koniec jeszcze naszego bardzo szybkiego, bardzo skrótowego materiału, który mówiłem, że później zobaczymy jeszcze kolejne rzeczy, ale naprawdę będzie. Nie zwalam na później i nie wytłumaczę, co wypiszę. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć tylko taką prostą rzecz, że kiedy chcemy się posługiwać, przenosić się po tym widoku naszym, to albo wpisujemy sobie cyferki 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Każda z nich coś tam powoduje. Na przykład numer 1 daje nam widok na 100%, numer 2 obejmuje nam całą kartkę. Tak naprawdę chyba te dwie rzeczy będą głównie używane. Można też używać, bardzo przydatny jest do tego środkowy przycisk myszy, który jeżeli się go wciśnie, to potrafi nam przesuwać w dowolne miejsce na naszą planszę. Możemy wcisnąć kontrol i wtedy kręcić rolką myszki do góry i na dół i dzięki temu będziemy mogli sobie powiększać jakiś dowolny, Inkry przechowuje historię tego zachowania, więc jeżeli będziemy przeskakiwać po kolejnych tam widokach, to można je otworzyć, ale to nie jest tak specjalnie to przerywane. Tak naprawdę w pierwszym materiale to wszystko. W drugim materiale spróbuję mówić trochę bardziej zaawansowanych narzędzi. To był taki ogólnik wstępny. Pozdrawiam. Chyba, że z 200. Na drugi materiał. 240. Zainteresowani jesteście dalej? No, czemu to? Halo? Czemu? Tak. W drugim materiale... Może 3PP wpadło, ale ak, spadł. To bardzo fajny program. Może rozwiązać wasze kłopoty z grafiką na stronę. Bardzo wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić bez angażowania dużych pieniędzy.